Cześć, tu Ola z YesFox. Pokażę Wam krok po kroku, jak wykonać takiego mikołajka. Potrzebujemy do tego drewniane kółeczko, takie jak używamy do garnisza. Koralik, najważniejsze, żeby miał dziurkę. Sznureczek, który będzie zawieszką naszego mikołaja. Rolkę po ręczniku papierowym. Sznureczki, które będą czapką, około 25 cm powinny mieć. I włóczka do zrobienia brody, też około 25 cm. I oczywiście nożyczki. Składamy nasz ręcznik papierowy, rolkę po ręczniku papierowym. Odcinamy kawałek mniej więcej centymetrowy. I zakładamy na to kółeczko, składając dokładnie na pół wszystkie nasze sznureczki. W ten sposób. Taki mikołaj to bardzo fajny pomysł na prezent, dodatek do prezentu. Można zawiesić też go w samochodzie na lusterku, na choince lub gdzieś w naszym mieszkaniu do wystroju. Teraz wkładamy wszystkie te sznureczki do środka, przewijamy jakby czapeczkę. I odkładamy ją na chwilkę na bok. Teraz dodamy na kółeczko. Zakładam sznureczek, który będzie zawieszką, składam go na pół. Przywiązuję zwykłym supełkiem do kółeczka. Teraz zakładam na te dwa sznureczki nasz koralik, który będzie nosem mikołaja. Tak, żeby był w środku. I ten sznureczek, który będzie zawieszką, zawiązujemy teraz na górze tego kółeczka. Robimy tutaj też zwykły supełek. Tak, żeby później nos się mikołajowi nie przesuwał. Możemy to zrobić dwa supełki. Teraz bierzemy naszą włóczkę i bierzemy po kilka sztuk i robimy brodę. Składamy również na pół. Przekładam tutaj. I robię tak po 4 bądź 5 z każdej strony nosa. Broda gotowa. Teraz możemy ją lekko podciąć. Tu mamy brodę, tu mamy czapeczkę. I teraz nasze sznureczki przekładamy przez czapeczkę w ten sposób. Wciskamy czapeczkę troszkę niżej i zawiązujemy.
Podcinamy teraz pompon. Zawiązujemy na górze supełek. I nasz mikołajek jest już gotowy.